Patrzajcież, słyszę jeszcze głos ojca Adriana, motyleczki z to skrzydła, odmalowane jakby nie mające łusek na skrzydłach, także poprzetykane sobie w niesie ciemniejszych żyłek. Motyl ten w swej przeźroczystej nagości miłującym rocznie ci listowia nazywał się Hetera Esmeralda, Hetera Esmeralda. Motyl ten, chłopcy, ma jedną tylko plamę barwy różowo-fioletowej, która, ponieważ tego motyla w ogóle nie widać, upodabnia go w locie do umorzonego wiatrem płatka kwiatu. Jakże tego ten zwierz dokonał? Zapytywał się Jonatan. Jakże tego natura dokonała poprzez to zwierzę, bo własnej jego obserwacji sprytowi nie sposób tej sztuczki przypisać. Dlaczego właśnie ten motyl posiadł ów chytry przywilej? Pytam was o to, abyście wy czasem mnie o to samo nie zapytali, ale właśnie wówczas Adrian wybuchnął śmiechem, no i ja oczywiście musiałam również roześmiać się serdecznie, jednak a ojciec Adriana uciszył nas jednym Niechaj nikt mi nie mówi, że tutaj natura nam nie chciała niczego przekazać. Fakt, że to przekazanie jest dla nas niedostępne. Zgłębianie tej sprzeczności to także rozkosz. Albo owe prosty, całkowicie nieorganicznego pochodzenia, uformowały się przy pomocy materiałów pochodzących z apteki. Ojciec Adriana przed napełnieniem naczynia roztworem wodnego szkła posypał dno rozmaitymi kryształkami. No państwo wiecie, chromakwaśnego potasu, siarczaną miedzi właśnie. I z tego poziomu, jako rezultat procesu fizycznego, czyli czego ciśnienia osmotycznego, rozwinęła się pożałowania godna hodowla. Żałosne imitacje życia pożądały światła, były heliotropiczne. Ojciec Adriana wystawił akwarium na światło słoneczne i ku ścianie, gdzie owo akwarium stało, skłoniła się cała ta podejrzana kolonia. Grzyby. Faliczne łodygi polipów. Źdźbła alg z na wpół ukształtowanymi członkami ludzkimi. Wszystkie one mocno przywarły do szyby i uczepili się jej. Thank you.
anioł ona mówi. Do Boga, nie do niego. Bóg ją słyszy i wszyscy w krąg ją słyszą, jakby w Bogu. Nikt nie jest mu namiastką. Ja nią jestem. Jestem namiastką. Aż do końca jestem jak nikt. Cóż bowiem mi zostaje po tym, czym tutaj byłam? Tyle przecież jestem, ile umieram. Czy ci nie mówiły podziemia, że to łoże, co tam czeka, należy do nich? Przecież się żegnałam. Żadne nie równa się z tym pożegnaniem. Żaden śmiertelny nie dostanie więcej. Odeszłam przecież, by rozpuścić, rozpleść wszystko, co grzebie tego, który teraz jest moim mężem. Zabierz mnie stąd. Za niego przecież umrę. Stojąc na płytach chodnika, przy wejściu do Hadesu, Orfeusz kulił się w porwistym wietrze, który targał jego płaszczem, toczył kłęby mgły, miotał się w liściach drzew. Światła aut za każdym napływem mgły przygasały. Zatrzymał się przed szklanymi drzwiami. Niepewny, czy starczy mu sił przed ostateczną próbą. Pamiętał te słowa. Jesteś dobrym człowiekiem. Nie bardzo w to wierzył. Liryczni poeci mają zwykle, jak wiedział, zimne serca. To niemal warunek. Doskonałość sztuki otrzymuje się w zamian za takie kalectwo. Tylko jej miłość ogrzewała go i uczłowieczała. Kiedy był z nią, inaczej myślał też o sobie. Nie mógł jej zawieść teraz, kiedy umarła. Pchnął drzwi. Szedł korytarzem przed labiryntem korytarzy i wind. Sine światło nie było światłem, a ziemskim mrokiem. Elektroniczne psy mijały go bez szelestu. Zjeżdżał piętro po piętrze, 100-300 w dół. Marzł. Miał wrażenie, że znalazł się w nigdzie. Pod tysiącami zastygłych stuleci. Na prochowisku zetlałych pokoleń. To królestwo zdawało się nie mieć dna ani kresu. Otaczały go twarze tłoczących się cieni. Niektóre rozpoznawał, czuł rytm swojej krwi. Czuł mocno swoje życie razem z jego winą. I bał się spotkać tych, który wyrzucił zło. Ale oni stracili zdolność pamiętania. Patrzyli jakby obok, na tamto obojętnie. Na swoją obronę miał lirę 9 strun. Niósł w niej muzykę ziemi przeciwko otchłani. Zasypującej wszelkie słowa ciszą. Muzyka nim władała, był wtedy bezwolny. Poddawał się dyktowanej pieśni zasłuchany. Jak jego lira był tylko instrumentem.